Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Zaczynamy od listu pana Piotra z Krakowa, który ma kłopot z wjazdem z ulicy Rzeźniczej na Rondo Grzegórzeckie. Jak sam pisze, problemem jest mała ilość miejsca do zajęcia odpowiedniego pasa na Rondzie Grzegórzeckim. Narzeka, że kierowcy na tej drodze, z której może wyjechać tylko jeden samochód, ustawiają się we trójkę. No i co my możemy poradzić panu Piotrowi? No nie damy mu recepty na poprawę zachowań tych wjeżdżających Rzeźniczej. Oczywiście wiemy, że tam tak się dzieje, że jest znowu jakaś taka polska wojenka polegająca na tym, żeby szybciej, żeby może przy okazji kogoś zostawić z tyłu, a samemu być z przodu. Ale nie bez winy są też kierowcy, którzy jadą ulicą Grzegórzecką, wjeżdżający na Rondo Grzegórzeckie, którzy blokują skrzyżowanie z Rzeźniczą, którzy nie traktują tego miejsca jak coś, co zabrania im wjazdu. A nie mogą kontynuować jazdy, no bo na czerwonym świetle, na sygnale czerwonym oczekują pojazdy przed wjazdem na rondo. No i wjeżdżają, ustawiając się bezpośrednio za nimi. A ci wjeżdżający Rzeźniczej, no w takim przypadku nigdy nie wyjadą. No bo w dużym ruchu, czyli 3/4 w ciągu dnia w tym akurat obszarze Krakowa, jest tak, że jest co najmniej kilkanaście pojazdów oczekujących. No więc jeżeli będziemy stale dojeżdżać i blokować Rzeźniczą, to tam ci nie wyjadą nigdy. No i dojeżdżamy właśnie Rzeźniczą do jej wylotu do Grzegórzeckiej w kierunku Ronda Grzegórzeckiego. Jedyny zresztą możliwy kierunek. No i właśnie, mamy przypadek. Ja spodziewałem się, że zrobią tą lukę temu kierowcy Skody Super, która jest przed nami. No ale niestety nie zrobiono tej luki. Też troszeczkę za wcześnie się zatrzymał. Jakby troszkę dalej, żeby dać się zobaczyć, żeby to było widać, że chce tu wjechać. Kierunkowskaz możemy wyłączyć, bo właściwie wszystko jasne w tym momencie. No, tutaj kierowca ładnie pomyślał. I teraz już lewy kierunkowskaz i przedostajemy się na skrajny lewy i uda się ten lewoskręt, to co tu może być najtrudniejsze, też bezproblemowo się wykona. Pan Piotr narzeka, że ci kierowcy strasznie się wpychają z tego wyjazdu z Rzeźniczej. Uwielbiają stać na miejscu wyłączonym z ruchu, a niektórzy w ogóle przepychają się chodnikiem. Mamy się wysuwać z Rzeźniczej tak, żeby nas było widać, że chcemy pojechać dalej. Mamy zgłosić jakby swoją obecność. To przypomni kierowcom jadącym Grzegórzecką, że mają nam to miejsce zostawić. Mam nadzieję, że tak się zachowają. Natomiast no, wyjazd jest na początku z jednego pasa. Oczywiście już przy tym bezpośrednim wjeżdżaniu najwyżej dwa pojazdy tam mogłyby próbować tak się ustawić. Wiemy, mam nadzieję, że miejsce wyłączone z ruchu to miejsce wyłączone z ruchu. Po nim nie jeździmy. Nie mamy tutaj co walczyć z innymi kierowcami. Mamy po prostu wykorzystać powierzchnię jezdni, która tam jest niewielka. I mamy to zrobić zgodnie z przepisami, ze zdrowym rozsądkiem. No i właśnie, proszę Państwa, no tutaj na początku trudno jest mówić o dwóch pasach ruchu, pewnie dwa motocykle to spokojnie, ale już dwa smarty miałyby tutaj problem. Czyli na razie właściwie ten wyjazd jest z jednego pasa. Jedźmy dość ofensywnie, żeby nas było widać. O tak jak ta Honda podjechała. Ja tutaj się jeszcze zmieszczę za przejściem dla pieszych, żeby właśnie zasygnalizować ten zamiar wyjazdu. No i jak Państwo widzicie, całkiem poprawnie zachował się kolega z tego Opla, zrobił mi miejsce i właściwie za jednym zamachem, za pierwszym razem wyjechałem. Oczywiście z prawym kierunkowskazem. Pamiętajmy, że lewy kierunkowskaz na wyjeździe z Rzeźniczej świadczyłby, że skręcamy w lewo, czyli pod prąd. Ewentualnie jak skończymy, tak jak ja w tej chwili skończyłem, to potem zdążymy się przenieść na lewy pas. Tutaj są bardzo niewielkie prędkości, także proszę się nie martwić o zmianę pasa ruchu. Tutaj da się ten pas ruchu spokojnie zmienić. Oczywiście my musimy to wcześniej odpowiednio sygnalizować, dobrać prędkość, dobrać moment, no a inni kierowcy nie mogą nam tego utrudnić, muszą nam raczej w tym pomóc. Ale myślę, że tak będzie. Jeżeli będziemy się dobrze wzajemnie rozumieli, myślę, że ten ruch będzie znacznie przyjemniejszy i
poprawny, bezpieczny i płynny. Na początku jedziemy jednym pasem grzecznie, nie przepychamy się, nie rozpychamy się, nie tworzymy dodatkowych pasów ruchu. No a później generalnie tak jak miejsce nam się zrobi, nawet jeżeli chcemy skręcić w kierunku Ronda Mogilskiego, czyli pojechać w lewo na Grzegórzeckim, to zdążymy zmienić pas. Proszę nie mówić, że już się nie da. Te pojazdy ruszają tam powoli, odcinek do ronda jest niewielki, także jak nie udało nam się od razu wjechać na pas lewy i wjedziemy na pas środkowy, to z lewym kierunkowskazem sygnalizując musi ta luka stworzyć się i prosimy też, żeby nie utrudniali tego kierowcy jadący Grzegórzecką, żeby na ten lewy pas zmienić i pojechać poprawnie. Także prośba do kierowców jadących ulicą Grzegórzecką, żeby pamiętali o potrzebie wyjazdu rzeźniczej. Prośba i groźba. Jeżeli tego nie robicie, to powodujecie wykroczenie, bo zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jest to skrzyżowanie, bez możliwości kontynuowania jazdy. Jeżeli wjedziecie i zatrzymujecie się, to właśnie takie wykroczenie popełniacie. Ale jednocześnie prośba do kierowców, którzy wjeżdżają z rzeźniczej, żeby wykazywali się inicjatywą, żeby jechali, a nie stali. Nie czekali, aż się zupełnie opóźni to skrzyżowanie. Nie czekali, aż będzie na pewno wolny lewy pas, żeby od razu wjechać na lewy pas. Uda się zmiana z środkowego na lewy. Zaręczam Państwu i proszę, żeby w takiej sytuacji mieć świadomość, że ci wyjeżdżający rzeźniczej potrzebują skręcić w lewo Mogilską i pozwolić im to zrobić. Ta prośba kierowana jest do kierowców jadących Grzegórzecką, którzy wcześniej na tej Grzegórzeckiej się znaleźli. I kolejny podjazd ulicą Rzeźniczą. I teraz pojedziemy w lewo, w kierunku Ronda Mogilskiego. Czyli będzie ten jakby najtrudniejszy wyjazd, bo musimy się dostać na pas lewy, skrajny lewy, ale nie jest wcale z tym problem. O właśnie, kierujący pokazuje lewy kierunkowskaz i to zawodowy kierowca pokazuje lewym kierunkowskazem, że jedzie w prawo. Wstyd! My jedziemy w prawo, na pewno na razie jedziemy w prawo i tutaj zdążymy się wpisać, a teraz będziemy po prostu mieli do roboty zmianę pasa ruchu. I oświadczam Państwu, że to się z całą pewnością uda, tylko już teraz miejmy lewy kierunkowskaz, żeby wszyscy wiedzieli, co my potrzebujemy. No i zanim się zacznie ciągła linia, przed skrzyżowaniem ona nas tam czeka, musimy zdążyć ze zmianą. Tutaj z kolei obok nas samochód, który zamierza pojechać pewnie na pas środkowy, zaczął prawym, bo on był wolny i wydostali się na środkowy, akurat wtedy, kiedy ja będę zmieniał na lewy. Także tutaj się wszystko ładnie potasuje, o ile będziemy współpracować. Kierowcy muszą chcieć ze sobą współpracować. No ale myślę, że nie mają innego wyjścia na tą współpracę. Jesteśmy w tak dużym ruchu, przy takim natężeniu ruchu, do tego jesteśmy po prostu zobligowani, na to jesteśmy skazani. Pani już udało się zmienić, mnie uda się za tym Mondeo, chociaż coś tak słabo ten Mondeo jedzie. Byśmy przejechali, gdyby on trochę pomyślał, albo wpuścił mnie przed siebie, albo ruszył zdecydowanie, ja bym wjechał za niego. Jeszcze dwa pojazdy by przejechały. No ale właśnie, takie niezdecydowanie w ruchu drogowym czasem prowadzi też do takich efektów. Stanęliśmy, pojedziemy następnym razem. I teraz już jesteśmy przygotowani do lewoskrętu na właściwym pasie. Czyli w lewo na Mogilskie, bez problemu. No właśnie pan Piotr tutaj narzeka, że wjeżdżający na lewy pas skręcają w prawo z włączonym lewym kierunkowskazem, pozostali bez, a w ogóle rzadko kiedy ktoś włącza prawy kierunkowskaz. No to porażka, to taka jazda bezsensowna. Pokazujemy to, co będziemy robili później. Na razie skręcamy w prawo, z prawy kierunkowskaz. Użycie lewego kierunkowskazu stawia nas w gronie słabych kierowców. To od razu sobie powiedzmy. To taka, nie chcę powiedzieć wiocha, jak to mówią młodzi, ale coś, co nie licuje z prawidłową jazdą. Skręcamy w prawo, więc z prawym kierunkowskazem możemy wjeżdżać od razu na lewy pas. Z jednego pasa ten skręt przecież powstaje. Więc prawy kierunkowskaz, szanowni Państwo, a później lewy, albo najpierw na zmianę pasa, a potem na lewo skręt w kierunku Ronda Mogilskiego, albo jeżeli nam się od razu uda wjechać na lewy pas, no to tylko do zmiany kierunku jazdy ten lewy kierunkowskaz będzie służył. Ale później, jak już skręcimy w prawo, skręcimy z rzeźniczej w Grzegórzecką przed Rondem Kotarskim. A na prawy pas to możemy bezkolizyjnie praktycznie, oczywiście popatrzmy, czy ktoś tam nie próbuje też wjechać na prawy pas od Grzegórzeckiej, ale to praktycznie prawie bezkolizyjne, więc ten akurat wyjazd jest najprostszy.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.